Komunikują się bez słów i wyrażają często więcej niż same słowa. Kolory odgrywają niezwykle istotną rolę. Często też rzutują na podejmowane decyzje, także te biznesowe. Dlatego o kolorach właśnie mówiono dzisiaj sporo podczas śniadania biznesowego, zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Tradycją Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jest organizowanie tzw. śniadań biznesowych. Na każdym z takich spotkań poruszone są tematy istotne dla obecnych tutaj prezesów, dyrektorów czy właścicieli firm członkowskich. Podczas dzisiejszego spotkania rozmawiano m.in. o zmianach w prawie pracy czy o uchwale antysmogowej. Stałym punktem spotkania jest też cykl konsula honorowego Chorwacji Andrzeja Żylaka „Nie mam co na siebie włożyć”. Dzisiejsze niezwykle barwne wystąpienie zdominowały kolory, które, jak się okazuje, rolę mają ogromną. Kolor to jest pewne odzwierciedlenie naszego samopoczucia, naszego ducha. Jeżeli tylko i wyłącznie będziemy bardziej odważni i gdzieś te kolory w swoim ubiorze stosowali, to będziemy się na pewno czuli tak, jak stosując te kolory, czyli dość odważnie, pewni siebie. Na spotkaniu nieformalnym kolorami można się bawić. W biznesie oficjalnym warto jednak postawić na tradycję. Te kolory takie typowo biznesowe, granat, czerń, brąz, stal. To są takie cztery w zasadzie kolory, które każdy z nas powinien mieć w szafie i podejrzewam, że każdy z przedsiębiorców takie ubrania posiada. Warto też posiadać wiedzę dotyczącą tego, kiedy i w jakim kolorze najlepiej się zaprezentować.